Cóż, najwyższa pora głośno o tym powiedzieć. Pogłoski się potwierdzają. Raków Częstochowa znacząco ingeruje w pracę mediów, gdyż tematem dzisiejszego odcinka vloga Roki wyjaśnia miało być coś zdecydowanie innego, ale w obliczu tego, co wydarzyło się w obozie lidera ligi, trzeba było nieco zmienić plany. Oby nie stało się to jakąś tradycją, ale wszystko wskazuje na to, że drugi rok z rzędu trener, który doprowadził drużynę do Mistrzostwa Polski po sezonie, zakończy pracę z zespołem. Rok temu stało się to udziałem Lecha Poznań. Maciej Skorża zrezygnował z ważnych powodów rodzinnych. Teraz może dojść do czegoś podobnego w Rakowie Częstochowa. Oczywiście też pod warunkiem, że Raków nie wypuści na ostatniej prostej z rąk tytułu, który dzisiaj wydaje się niemal pewny. Tak czy siak dalsze losy Marka Papszuna są przesądzone. Oczywiście w kontekście Rakowa Częstochowa ten trener nie będzie pracował już z tym zespołem. W związku z tym zapraszam na mój krótki komentarz do tej sytuacji. No i od czego by tutaj w ogóle zacząć? Może od tego, jak wielkie jest to zaskoczenie, bowiem w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest utrzymać taką informację w tajemnicy. Bardzo trudno jest czymkolwiek zaskoczyć opinię publiczną. Ja w zasadzie przypominam sobie chyba tylko dwa takie przypadki z ostatnich lat. Pierwszym jest wspomniane już odejście Macieja Skorży z Lecha Poznań, no a drugim transfer Kamila Grosickiego do Pogoni Szczecin, który jak gdyby nic został ogłoszony z murawy stadionu i niewiele osób się tego spodziewało. W Częstochowie udało się tego dokonać między innymi dlatego, że nawet osoby numer 3, 4 i 5 w klubie dowiedziały się o całej sprawie na ostatniej prostej i moim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę na ten fakt, gdy patrzymy generalnie na przyszłość prawdopodobnego mistrza Polski. No bo gdybym was zapytał, czy uważacie, że na przykład prezes klubu powinien być na bieżąco w temacie przedłużenia kontraktu z aktualnym trenerem, to zapewne większość z was, jeśli nie wszyscy, odpowiedziałaby, że przecież to oczywiste. Tymczasem w Częstochowie tak oczywiste to nie jest, gdyż Raków jest efektem autorskiej wizji jednego człowieka, konkretnie Michała Świerczewskiego i nawet jeśli czasami wydaje nam się, choćby ze względu na obecność w mediach poszczególnych osób, że te akcenty rozkładają się trochę inaczej, to na końcu i tak wszystko kręci się wokół osoby właściciela, która wymyśliła sobie, że z drugoligowca w swoim mieście zrobi silny klub, ale dokona tego na własnych zasadach. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby w tym miejscu w jakiś sposób deprecjonować wkład w rozwój tego projektu na przykład Wojciecha Cygana, czy obecnie Piotra Obidzińskiego, czy też paru innych osób, bo jest jakieś grono ludzi, którzy te wizje Michała Świerczewskiego realizują, no i też mają większy lub mniejszy udział w jej współtworzeniu. Mówię o tym dlatego, żeby bardzo wyraźnie podkreślić, iż z ogromną rezerwą podchodzę do tych wszystkich defetystycznych wizji, które gdzieniegdzie się pojawiają i które mówią o tym, że wraz z odejściem Marka Papszuna skończy się projekt Rakowa Częstochowa i Raków może nie wróci do drugiej ligi, bo to byłaby jakaś przesada, no ale wróci do szeregu, no i nie będzie już konkurencyjny na przykład w stosunku do Lecha Poznań czy Legii Warszawa. Może ujmę to w ten sposób. Gdy na wczorajszej konferencji prasowej Marek Papszun mówił o tym, że jego odejście nie jest wielkim zagrożeniem, bo gwarantem rozwoju i sukcesów w Rakowie Częstochowa jest Michał Świerczewski, no to można było zarzucić trenerowi Rakowa taką fałszywą skromność, przy czym moim zdaniem jest to po prostu taka bardzo chłodna i bardzo trafna analiza obecnej sytuacji. I znów, nie chodzi o to, żeby umniejszać samemu Papszunowi, bo jeśli chodzi o ten aspekt boiskowy, no to Raków zdecydowanie był jego autorskim pomysłem. W dodatku tym pomysłem Papszun trochę wyprzedził trendy, bo o ile dzisiaj granie w ten sposób jest dość popularne na polskich boiskach, o tyle w tym 2016 czy 2017 roku nie było. Pewnie nie wszyscy się do tego przyznają, ale Marek Papszun zainspirował część trenerów, niektórych nawet w sposób bezpośredni, bo dzisiaj na kursie UEFA Pro jest trzech jego byłych lub obecnych asystentów i jestem pewien, że będzie o nich głośno w polskiej piłce, nie tylko ze względu na latające tacki i rozcięte łuki brwiowe. Wracając jednak do meritum, warto pamiętać o tym, co wprawiło tę maszynę w ruch.
najprościej rzecz ujmując, to nie było tak, że Marek Paprząt przyszedł do Częstochowy, dostał jakiś tam kredyt zaufania, popatrzył na materiał, którym dysponuje i stwierdził, że teraz to on będzie grał trójką środkowych obrońców, silną dziewiątką, ofensywnymi pomocnikami, którzy będą pod nią podwieszeni, czy też wahadłowymi i to może wypali, a jak nie wypali, no to sobie po prostu spróbuje czegoś innego. Było inaczej, Marek Paprząt trafił do Rakowa praktycznie znikąd, dlatego, że wcześniej Świerczewski wymyślił sobie, że chce, aby jego drużyna grała w taki dość specyficzny sposób i był w tym na tyle zdeterminowany, że trenera, który przybliży go do realizacji tego celu, postanowił poszukać bardzo daleko poza karuzelą, no bo wcześniej przecież przed trafieniem do Rakowa Paprzun znany był w zasadzie tylko w obrębie województwa mazowieckiego. Skoro wtedy udało się znaleźć odpowiedniego kandydata i stworzyć mu właściwe warunki do rozwoju, no to moim zdaniem istnieje duża szansa, iż uda się to zrobić również i teraz, kiedy z jednej strony przed Rakowem oczywiście nieco inne wyzwania, z drugiej strony Raków jest też już zdecydowanie inną, zdecydowanie lepszą marką, no i ma też trochę inne możliwości. No i też sam Świerczewski jest przecież bogatszy o 7 lat doświadczeń w zarządzaniu klubem piłkarskim. Zresztą warto podkreślić, że nawet jeśli właściciel Rakowa liczył na to, że Paprzun popracuje z drużyną przynajmniej jeszcze rok dłużej, no to też przygotowywał się na ten moment od dłuższego czasu. Ja sam przypominam sobie taki wywiad, który przeprowadziłem z nim w maju 2019 roku, kiedy to Raków wygrywał pierwszą ligę i dopiero robił awans do ekstraklasy i już wtedy Świerczewski spotykał się z potencjalnymi następcami Paprzuna. Oczywiście nie za jego plecami, oczywiście nie dlatego, że był niezadowolony z pracy szkoleniowca, tylko tak po prostu działa człowiek, który prowadzi scouting trenerski, tak działa człowiek, który ma świadomość, iż mówimy o najważniejszym stanowisku w klubie piłkarskim. To świadomość, której w wielu miejscach w Polsce brakuje, przynajmniej patrząc na to, jak gdzie indziej zatrudniani są często trenerzy. Zresztą podczas tego spotkania miałem też okazję poznać nieco kuchni tego słynnego procesu rekrutacyjnego, który doprowadził do zatrudnienia Marka Paprzuna w Rakowie Częstochowa. Widziałem na przykład listę zagadnień, które były poruszane w rozmowie właściciela z potencjalnym trenerem. Tych zagadnień było łącznie 50 i poziom ich szczegółowości robił wrażenie, żeby tutaj rzucić jakimś przykładem, no to o ile dobrze pamiętam, było na przykład pytanie o detale, jeśli chodzi o środkowego obrońcę, który ma zajmować centralne miejsce w bloku obrony. Po wszystkim, a był to tylko jeden z etapów tej rekrutacji, wyszło, że Świerczewski z Paprzunem zgadzają się w 47 kwestiach z tych 50, a różnią w jedynie 3 i może trudno robić z tego jakąś gwarancję sukcesu, bo wydaje mi się, że takiej gwarancji nie daje absolutnie żaden trener, ale wydaje mi się też, że w tym wypadku ryzyko wpadki zostało zminimalizowane tak, jak tylko się dało. Oczywiście zastąpienie kogoś takiego jak Marek Paprzun będzie bardzo trudne i tutaj nie ma sensu się czarować, że będzie inaczej, no bo prócz świetnego warsztatu to też bardzo mocna osobowość i facet, który po prostu idealnie nadawał się do roli frontmana w takim projekcie. To może trochę potrwać, to z kolei jest zła informacja, no bo najważniejsze mecze Raków rozegra już na początku przyszłego sezonu. Mówię tutaj o spotkaniach, które zadecydują o awansie do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. No i chyba właśnie patrząc pod tym kątem, najbardziej szkoda, że ten projekt z Markiem Paprzunem u steru nie ma swojego ciągu dalszego, no bo chcielibyśmy się przekonać, czy to za trzecim podejściem może właśnie skończyć się awansem do pucharów. Oczywiście to też budzi skojarzenie od razu z Lechem Poznań, który, tak jak już wspomniałem wcześniej, rok temu był w podobnej sytuacji i władze Kolejorza właśnie bardzo mocno patrzyły na ten aspekt. Szukały trenera, który zwiększy szanse zespołu w Europie, w związku z tym szukały głównie poza naszym krajem, tak trafiły na Johna van den Broma, no i finalnie całkiem nieźle na tym oczywiście wyszły. Wydaje mi się, że Raków podejdzie do tej sprawy nieco inaczej i cóż, no czekam z ciekawością na to, jak to się potoczy, z ciekawością i z niepokojem, przy czym no może w tej sytuacji bardziej dominujące jest to drugie uczucie, bo o ile podchodzę ze spokojem do tego projektu i z tego się nie wycofuję do przyszłości tego projektu, no to może tutaj dodam, że bardziej długofalowo.
Giełda nazwisk, jeśli chodzi o nazwisko nowego trenera Rakowa, ruszyła oczywiście mniej więcej w tym samym momencie, w którym Michał Świerczewski ogłosił, że Marek Papszon odchodzi. Generalnie nie ma w tym nic szczególnie złego. Na końcu to jest tylko rozmowa o piłce, ale sam nie chciałbym brać w tym udziału, gdyż intuicja po prostu podpowiada mi, że możemy zostać dość mocno albo mniej, ale jednak zaskoczeni. Bardziej w tym momencie chciałbym się odnieść do momentu, w którym ta decyzja została ogłoszona i tego, czy to może wpłynąć na ostatnie mecze tego sezonu, w tym oczywiście mecz finałowy w Pucharze Polski. Na końcu zapewne po prostu dorobi się teorię do tego, co się wydarzy, ale w tym kontekście przypomina mi się rozmowa, którą miałem z jednym z piłkarzy Pogoni Szczecin po poprzednim sezonie. Zapytałem go wtedy, czy fakt, iż no dość szybko było wiadomo, że Kostar Uniahić opuści po sezonie zespół i może trafić do Legii Warszawa, miał jakiś wpływ na to, że Pogoń ostatecznie nie zdobyła tytułu. On może nie tyle, że wyśmiał to pytanie, co z bardzo dużym przekonaniem stwierdził, że nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, gdyż w dalszym ciągu no, w interesie zarówno trenera, jak i piłkarzy było po prostu zdobycie tego tytułu i że generalnie zawodnicy w swoim myśleniu są dość mocno egoistyczni. W takim sensie, że naprawdę nie zaprzątają sobie głowy tym, że za kilka miesięcy będą pracować z innym szkoleniowcem, skoro no, tak dość blisko na horyzoncie mają sowitą premię za wygranie tytułu, a także no, jeszcze większe potencjalne pieniądze w przyszłości, no bo dzięki takiemu mistrzostwu też jakoś znacząco poprawia się ich sytuacja na rynku. Przy okazji ten piłkarz dodał, że jest przekonany, iż gdyby nie zimowy transfer Kacpra Kozłowskiego, no to Pogoń Szczecin po raz pierwszy w historii byłaby mistrzem Polski, no bo pozostali młodzieżowcy byli przynajmniej półkę niżej, no a poza tym był to taki zły sygnał dla drużyny i oni tak to widzieli z perspektywy szatni, że akurat ten aspekt miał znaczenie, ale to oczywiście tak tylko tytułem uzupełnienia. A jeśli chodzi o Raków Częstochowa, to wydaje mi się, że w jego przypadku ten margines błędu jest na tyle duży, że nawet jeśli dojdzie tutaj do jakiejś utraty rytmu, no to i tak wystarczy do tego, żeby zostać mistrzem Polski. Nieco inną kwestią jest oczywiście finał Pucharu Polski, ale ja też naprawdę nie wierzę, że to wczorajsze ogłoszenie będzie miało jakiś taki negatywny wpływ i komuś zabraknie motywacji przed meczem z Legią Warszawa na Stadionie Narodowym o trofeum. Nie ma co spekulować na temat dokładnych przyczyn odejścia Marka Papszuna z Rakowa, skoro sam szkoleniowiec nie wykorzystał okazji do tego, żeby jasno przedstawić swoje stanowisko, no ale nie sposób nie zauważyć, że to bardzo nietypowa w naszych warunkach kariera. Tak się zaczęła, no bo do czołówki polskich trenerów Marek Papszun doszedł dość okrężną drogą, no i tak się przynajmniej na razie zakończyła, choć sam Marek Papszon mówi, że oczywiście tej kariery jeszcze nie kończy, być może podejmie się przynajmniej jeszcze jakiegoś jednego wyzwania, no i wiąże z tym jakieś spore nadzieje na fajny rozdział kończący, który będzie pasował do reszty, czyli też będzie nietypowy, nie będzie się wiązał na przykład po prostu z objęciem innego zespołu w naszej ekstraklasie. To tyle ode mnie w tym tygodniu. Do zobaczenia w kolejny czwartek.